Do drożdży dodajemy łyżkę mąki, łyżkę cukru, no i łyżkę mleka. I robimy zaczyn. Drożdże powinny urosnąć i opaść. A mleko jakie zimne? Nie. Letnie. Powinno być ciepłe, a ja ten zimne robię w domu. Jak robię, to jeszcze tam nie wyciągam mleka, tylko łyżkę wody wyleję, no i, no i rośnie mi. No, to pani zobaczy. To ten placek jest? Tak, w czaju. I to woda zamiast mleka? Mleko jest, ale do zaczynu. Aha, do zaczynu. No. Tylko, by było dobrze, żeby mówić, żebyście obie pani i pani Kanika mówiła, jak przepis, jak się robi. No mówi. Tak. No, a potem około 1,5 kg mąki, bo to jest zależne od tego, jakie duże są jajka. Jak większe jajka, to trzeba ciut dosypać potem mąki, ale to się widzi, jak się robi ciasto. Czy ma już dobrą konsystencję, czy nie. Około 1,5 kg mąki, 0,5 litra mleka. Mleko oczywiście musi być ciepłe. Szklanka cukru. Jajek 6, 7, 8, zależy jak gospodyni ma. No i równie. Ludzie robią masło, dają masło, dają margarynę, czasem tłuszcz staczki. Ja daję olej kujawski rzepakowy. Żeby tam trochę było. No i się, wszystko się razem miesza. Jajka, mąkę, cukier, drożdże. I mąkę, i mleko. I ja mówię, że ciasto drożdżowe to jest mieszanina jajek, mąki, drożdży, cukru, i, no i mąki oczywiście. I, aha, i mleko jeszcze. I tłuszcz. No tłuszcz też, olej. Chodzika też tak pieczesz, nie? Z olejem. Mhm. Jest wygodniejszy, kiedy wszystkim nie potrzeba go roztapiać. Mhm. Ja mam dla mnie to. Zito, bułeczki, chałeczki, nie? No. No. Bo drożdżowe ciasto to jest najmniej słodkie, chyba takie, że każdy lubi. Krzysztof Górbała. Dobra. To my z bułeczką. Wszystko. Trochę odsypię. Całą jeszcze, tą, tak? Tak. A potem w razie będę widziała, że jest mało, to dosypuję, bo to tak ciężko wyczuć. To zależy jak jajka duże. Tak. Ja też mam takie sitko, ale tak wygląda jak to i nie przyjdzie. Mało czy będzie do sędzia, potem się zobaczy. O i tak przejdę na powietrze w ten sposób i się